witam wszystkich serdecznie z mojego ogrodu w niedzielny poranek. Na wstępie chciałbym podziękować mojemu wiernemu widzowi Grzegorzowi Wronie za wsparcie. On już będzie wiedział, o co chodzi. Także dziękuję Ci ślicznie, Grzegorzu. Przyczyniłeś się do tego, że już mam, jak to się mówi, odkładam sobie na zimę na węgiel. Pięknie wygląda, prawda? Ogród w promieniach wschodzącego słońca. Ale dzisiaj chciałem poruszyć inny temat. W zeszłym roku, słuchajcie, zrobiłem taki krótki film na temat skrzypu zimowego i chciałem dzisiaj też parę rzeczy o nim powiedzieć. Dostałem mnóstwo pytań, mnóstwo wiadomości na forach prywatnych, nie, czyli tam na Messengerze, na Instagramie. No i chciałbym coś tam dograć i odpowiedzieć na parę pytań odnośnie tego skrzypu. Wspieram się kartką, bo mam oczywiście trochę pytań napisanych, które żeście wy mi zadawali. I takie mi się wydaje, że one są takie bardzo dosyć ważne. Na przykład, czy zimuje w gruncie? Oczywiście. Słuchajcie, przeżył dwie zimy. I już będzie zarazem na drugie pytanie też. Lubi miejsce osłonięte. Zobaczcie, tutaj on rośnie przy ścianie, i jest w miejscu bardziej osłoniętym, więc jest smukły, ładny, niełamliwy. Tu natomiast, przyjrzyjcie się, jest bardziej, jak ja to mówię, na przeciągach, na wycuku tutaj, jak śnieg pada, śnieg potrafi łamać. To jest delikatne, to jest, słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest delikatna roślina i ona tu jest bardziej narażona właśnie na łamanie przez wiatry i tak dalej. Widzicie, ona te końcówki tak zasycha, to są stare, ale słuchajcie, tym się nie trzeba się przejmować. To można odciąć i może być. Ktoś mi zadał też takie pytanie, czy można ciąć, nie? I wyrównywać wszystko do równego. Oczywiście, bo słuchajcie, wezmę sobie sekator. I czy te suche pędy, widzicie, można poobcinać? Czyli jak ktoś lubi proste, bo mu się tak podoba, taką ma wizję artystyczną, to poobcina wszystko na wprost i będzie to rosło sobie, jak to się mówi, jak żywopłot, nie? Ale mówię, tak jak ja to zaobserwowałem u siebie, lubi to jednak miejsca, słuchajcie, osłonięte. Takie pytanie było, czy też to można ciąć, no oczywiście już teraz pokazałem, że można. Czy rośnie lepiej w wodzie, czy w donicy? Powiem tak, no mnie rośnie to w takich donicach porobionych, bo to jest roślina inwazyjna. Czyli jeżeli tego to się rozejdzie, to jest, słuchajcie, jak bambus. Ja wam już pokażę. Na takim starszym egzemplarzu, o, zobaczcie sobie, obetnę kawałek. Jak sobie przyjrzycie, przyjrzycie się, to jest roślina pusta. O, on dosłownie wygląda jak bambus, a tu ma dosłownie takie więzadełka. Nie jest pokrewnione chyba z bambusem, tak szczerze. Od razu się przyznam, że nie wiem dokładnie, ale bodajże nie. Ale ma taką charakterystyczną właśnie budowę jak bambus. I to jest dosłownie taka roślina delikatna. Zobaczcie, to jest cieniutkie, to jest tak kruche, że to, jak to się mówi, w palcach można to połamać. A zarazem jest tak elegancką rośliną i dodaje, słuchajcie, takiego wystroju nowoczesnego ogrodu, jak ktoś jest na coś takiego nastawiony. Nawożenie. Słuchajcie, przyszła wiosna. Wziąłem garść obornika granulowanego, wysypałem między te tyczki, jakby to nam nazwać, no i przysypałem troszeczkę ziemi. Podlewanie. Podlewam dosyć obficie, ponieważ to lubi mieć wilgotne podłoże. Miałem też takie pytanie, na przykład, czy można zimować w domu? Ja nie wiem, czy jest sens zimowania w domu, skoro jest to roślina mrozoodporna i może stać spokojnie na dworze, bo w doniczce. No u mnie też tu jest w doniczce, słuchajcie, ona nie jest to żadnym styropianem obłożone, to jest tylko doniczka normalnie granitowa, czyli bardzo szybko przepuszcza zimno, mróz, wyłożona folią, ale to ze względu na to, żeby czasami mi się tutaj nie wrosła pod kostkę. To tylko po to jest taka zrobiona właśnie z folii,
jakby dosłownie donica, no. I donica taka jest, żeby i zarazem barierą. No i co najważniejsze, też rozmnażanie. Powiem szczerze, bardzo prosto się rozmnaża. Słuchajcie, to są pędy już tegoroczne. Zobaczcie, widać, że to przyrasta, jak ona szybciutko przyrasta, bo to widać te świeżutkie pędy. Ale to jest na przykład, pędy są już zeszłoroczne. Przyjrzyjcie się. Jeżeli taki na przykład pęd, widzicie, zasycha, ewentualnie był wcześniej skrócony, co on robi? Już go obcinamy. Zobaczcie, on wypuszcza gotowe sadzonki. Co robimy w takim wypadku? Już wam mówię. Przycinamy sobie, tu przynajmniej ja tak robię. Obcinam sobie. No, tu też troszeczkę skracam, o, żeby nie było. Słuchajcie, wkładam do wody. Dosłownie tydzień, dwa, zależy od pogody. Tu pojawiają się korzonki i zobaczcie, macie już sadzonkę z trzema takimi odrostami. To później można oczywiście, wiadomo, jakbyśmy to skrócili tak ładnie. Oj, obciąłem chyba, no bo tak chciałem wam pokazać, ale to mniej więcej widzicie, o co mi chodzi. O, jest sadzoneczka, no to potrzeba z roku, później dwa, żeby to ładnie urosło, ale bardzo łatwy sposób można zrobić sadzonkę. Słuchajcie, tak w skrócie dzisiaj chciałem właśnie o tym skrzypie. Chciałem pozdrowić też pana kamerzystę, który mnie kręci, a widać go tam za mną w odbiciu lustrzanym. Ale jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać. Dwie roślinki, które mi przybyły do kolekcji. Są to kordyliny australijskie. Jeszcze takich nie spotkałem, pierwszy raz dopiero je widzę. Słuchajcie, przepiękne rośliny, zobaczcie. Żółte, zielono, różowo, zielone paski ma. Przepiękna roślina. A ta, słuchajcie, kordylina, zobaczcie. Przepiękna. Jest aż taka ciemno-bordowa. Ma paski przychodzące w róż. No coś pięknego. Także naprawdę jestem szczęśliwy, że do kolekcji trafiły dwie nowe kordyliny. To wszystko na dzisiaj. A jeszcze wam fajnie pokażę, jak pięknie zaczęło mi kwitnąć brugmansja. Jedna i tam druga w ogrodzie. Fajnie one wychodzą, bo słuchajcie, jak wieczorem rozwija się kwiat, jest koloru białego. Ona jest normalnie bialutka. A teraz w ciągu dnia przebarwia się na taki łososiowy kolor. Przepięknie wygląda. Dobra, to już jest dosyć zanudzania. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim serdecznie, że spędziliście ze mną czas. Pozdrawiam was i życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.